trudno jest nam dzisiaj wyrokować, jaka była najokrutniejsza kara, jaką wymyślił człowiek do zabicia człowieka. Jednak śmierć krzyżowa zapewnie byłaby gdzieś wysoko w tej stawce. Bez względu jednak na wszystko, w środowisku żydowskim śmierć krzyżowa uchodziła za najbardziej haniebną śmierć. Śmierć, która odzierała człowieka już z wszelkiej godności. Taki rodzaj zadawania bólu, który miał pohańbić go do reszty. Oto człowiek wystawiony nago na pośmiewisko wszystkich, walczący o życie, o każdy chrust powietrza. Śmierć, która trwała 2 dni agonii, poniżenia. Każdy mógł podejść i spoliczkować, opluć, wyszydzić. Śmierć krzyżowa była tak haniebna, że Żydzi wybłagali Piłata, aby jej nie stosował, aby nie orzekał takich wyroków. Tym okrutniejsze w tym kontekście wydaje się ich żądanie, wołanie na krzyż z nim, na krzyż. Żądali kary śmierci w sposób tak hańbiący, że jeszcze niedawno błagali, aby jej nie stosować. To może też wpływać na to, czy Jezus niósł cały krzyż, czy tylko poziomą belkę. Normalnie skazańcy nosili tylko poziomą belkę, a pionowe były ustawione i cały czas czekały na górze Golgocie. Skoro jednak kara ta była zawieszona, całkiem możliwe, że pionowe belki zdemontowano. Sprawa jednak nie jest rozstrzygnięta, bo Piłat mógł zostawić je jako bardzo brutalne przypomnienie, że ja do tego mogę wrócić. W zależności więc od tego, czy belki zostały na górze Golgot, czy nie, Jezus mógł nieść albo tylko jedną belkę, albo cały krzyż. Nie możemy tego wykluczyć. Krzyż nie był tak wysoki, jak nam się nieraz wydaje. Krzyż nie był tak wyniosły, jak nieraz lubią przedstawiać znani malarze. Wystarczało 20 do 50 centymetrów nad ziemią, aby znajdowały się nogi skazańca. Na to, że ten krzyż wcale wysokim nie był, może też świadczyć Ewangelia Janowa. Jan mówi, że przy krzyżu, obok krzyża, stała Maryja. Nie pod krzyżem. To, że krzyż był niewysoki, było zrozumiałe. Drewno jest bardzo drogie w okolicach i na terenach Palestyny. Któż by więc chciał inwestować tak wielkie środki i koszty na narzędzie zbrodni? Trudno jest wyrokować, co stało się z krzyżem Jezusa po jego śmierci. Przekazy mówią, że rzekomo został złożony wraz z pozostałymi krzyżami w pewnej zapadlinie jamy skalnej. Ponoć w IV wieku odkryła go święta Helena. Jak więc miała rozpoznać, który to był krzyż, na którym umarł Jezus? Ono poprzez fakt uzdrowień, jakie dokonały się właśnie na jednym konkretnym krzyżu z 3 tam leżących. Dla niej było jasne, że ten krzyż, który uzdrowił chorego, to krzyż, na którym umarł Zbawiciel. Dalsza historia krzyża też nie jest jasna. Wydaje się w miarę pewna do 7 wieku. A potem krzyż rozczłonkowywany i rozdrabniany na coraz mniejsze części trafił to do Konstantynopola,
to znowu do Ziemi Świętej. To znowu trafiał w ręce Persów, a to znowu odzyskany, zostawał triumfalnie montowany na Kalwarii. Jeden z większych fragmentów krzyża został utracony w wojnie, w bitwie nad jeziorem Genezaret z wojskami muzułmańskimi. Inny, pozostały w Konstantynopolu, został częściowo zrabowany i przeniesiony do Wenecji. Jeszcze inny, zakupiony przez króla Ludwika i przywieziony do Francji. Został umieszczony w specjalnie wybudowanej kaplicy. Niestety przez rewolucję francuską duże fragmenty tego krzyża zostały utracone. Gdzie dzisiaj możemy odnaleźć najbardziej prawdopodobne, autentyczne fragmenty z krzyża Chrystusa? W Rzymie, w Brukseli, w Wenecji, na górze Athos, w Paryżu i Gandawie. Jednak stanowią one tylko drobną część tego pierwotnego, całego krzyża. Niewiele już dzisiaj zostało z krzyża Chrystusa. Utraciliśmy go przez nasze waśnie i spory. Utraciliśmy go przez naszą pychę. Utraciliśmy go przez traktowanie go w sposób magiczny. Utraciliśmy go. Zostały nam tylko strzępy, które mimo wszystko świadczą cały czas, jak bardzo Bóg kocha człowieka, jak bardzo kocha Ciebie i mnie.